Okej, przejdziemy sobie do kolejnej kombinacji. Połączymy sobie skuta i kompasso. Czyli zrobimy sobie coś takiego. Nie jest to trudna kombinacja do nauczenia się. Już Wam wszystko pokazuję step by step, co będziemy robić. Przede wszystkim na samym początku wchodzimy sobie w skuta i próbujemy sobie zostawić naszą prawą nogę delikatnie bardziej w górze. Czyli zatrzymujemy go sobie w ten sposób, żeby nasza noga ciągle wisiała tutaj. Jak jesteśmy w tej pozycji? Na początku zamieniamy sobie nasze ręce, czyli zabieramy sobie naszą lewą rękę i opieramy się na naszej prawej. Jak tylko jesteśmy tak oparci, to na palcach, patrząc sobie przez lewy bark, próbujemy otworzyć naszą nogę w rotację. Jeżeli robimy to szybko, dynamicznie, to automatycznie samo kompasso wchodzi. W troszkę szybszym tempie wchodzę sobie w skuta, zostawiam nogę, zamieniam ręce, kopię sobie nogą. W jeszcze szybszym tempie po prostu mam zrobiony cały trik. I to wszystko.